wierni do końca, nie tylko Bogu, ale też sobie. Wspólne życie, wspólne pasje, miejsce, po prostu przyjaźń. Wspólnie spędzony czas na zabawie, w oratorium, na modlitwie przy Wronieckiej. Przyjaźń piątki to wspieranie się w chwilach trudnych. Ale nie byłoby jej, gdyby nie przyjaźń z Jezusem i Maryją. Ta przyjaźń to dostrzeganie potrzeb innych. To wyrywanie siebie i innych z nudy, lenistwa i letargu. To wyciąganie siebie nawzajem z dołu zniechęcenia. Ta przyjaźń to bycie ze sobą w dobrych i złych warunkach. Kto z nas nie chce takiego przyjaciela, na którego można zawsze liczyć, który pozostanie z nami do końca? Pozostali wierni do końca Bogu i sobie. To była naprawdę przyjaźń na piątkę. Dlatego szukaj przyjaciół, przy których będziesz lepszy, przy których będziesz wzrastał, bo na pewno ta przyjaźń zaprowadzi cię do nieba.